I wracamy do porannego studia telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam Państwa ponownie, a razem ze mną w studiu goście, którymi są Cezary Krysztopa, redaktor naczelny portalu Tysol.pl, tygodnik Solidarność oraz Marcin Fiołek, telewizja w Polsce.pl, portal w Polityce.pl. Witam Panów serdecznie. Rozpoczynamy od wyborów do Parlamentu Europejskiego, w zasadzie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, bo ta się rozkręca i coraz więcej informacji uzyskujemy również odnośnie poszczególnych koalicji. Koalicja Europejska, bogatsza w PSL, w którym wrze po takim wyborze również wewnątrz, ale mamy też koalicję po prawej stronie, Konfederację, bo tak się nazywa, Konfederacja Korwin-Braun-Leroy, narodowcy. Miejsca już brakuje, żeby dopisać Marka Jakubiaka, bo ta decyzja wczoraj została ogłoszona. Panie redaktorze, jak pan ocenia Konfederację poszerzoną o Konfederację dla Rzeczpospolitej Marka Jakubiaka, no i samą Konfederację jako taki pomysł dla tej prawej strony sceny politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego? Ja może od ogółu do szczegółu przejdę, bo wydaje mi się, że i na lewicy, i na prawicy zachodzą trochę podobne procesy, bo są partie, które takie większe, które no w większym stopniu kierują się takim taktyką polityczną, żeby nie powiedzieć cynizmem politycznym, i partie, które w jakiś sposób chcą się odwołać do idei. I one też mają mobilizować w jakimś sensie te duże partie do większej zbieżności z ideałami, które kiedyś reprezentowały. I tak mi się wydaje, że wynik wyborczy Grzegorza Brauna w Gdańsku, jakkolwiek, jak on to sam nazwał, oszałamiającym sukcesem go nie nazwał, natomiast jakąś dziurką jest. I w sytuacji, w której ten wynik jest całkiem zauważalny, to jest to jakiś prognostyk do wyborów europejskich, że jest jakaś szansa również dla Konfederacji. I ta Konfederacja wydaje mi się takim tworem, który w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość w jakimś sensie trochę z pozycji konserwatywnych abdykuje, pokazuje, że w razie czego wyborca konserwatywny ma gdzie pójść. I mam troszkę również jako konserwatysta nadzieję, że może zmobilizuje Prawo i Sprawiedliwość w przyszłej kadencji do jednak powrotu do konserwatywnych ideałów. Na czym ten konserwatyzm Prawa i Sprawiedliwości miałby polegać? Bo jeśli... Na przykład na poparciu z ograniczenia aborcji. Zgoda. Natomiast jeśli widzę, że postulaty do Parlamentu Europejskiego, bo w Parlamencie Europejskim niestety, ale ochrony życia, czy bardziej skutecznej ochrony życia nie załatwimy, jeśli widzę, że postulaty Konfederacji polegają na, no, mówieniu wprost po lekcji, gdzie nie ma co kryć, przynajmniej dużej części tej Konfederacji, jeśli słyszę, że wzorcem do naśladowania dla polityków Konfederacji są ugrupowania skrajnie eurosceptyczne, to mi się zapala czerwona lampka. To znaczy uważam, że odpowiedzialna dzisiaj partia w Polsce, czy koalicja, powinna mówić oczywiście o wadach Unii Europejskiej, bo wiemy o nich nie od dziś, ale powinna także jasno pokazywać, że miejsce Polski jest we wspólnocie unijnej i musimy się po prostu umiejętnie i skutecznie rozpychać. I gdyby Grzegorz Braun, Janusz Korwin-Mikke powiedzieli: Prawo i Sprawiedliwość robi to nieumiejętnie, my to zrobimy lepiej, można byłoby rozmawiać bardziej poważnie. Natomiast jeśli oni mówią, że chcemy wyjść z Unii Europejskiej, jeśli Unia jest porównywana do Związku Sowieckiego czy do nazistowskich Niemiec, no to ja szczerze mówiąc wtedy się wyłączam. Znaczy, wyłączam się nie dlatego, żebym nie szanował jednego, drugiego czy trzeciego polityka, bo to bardzo sprawni intelektualnie rozmówcy, bardzo ciekawi, bardzo inteligentni. Natomiast postulaty ich, no, mijają się z tym konserwatyzmem, który ja rozumiem jako konserwatyzm dobry dzisiaj dla naszego kraju. Czy te propozycje również i te idee przedstawiane przez Konfederację są wiarygodne po prostu dla wyborców? Znaczy, ja powiem, jeszcze pozwolę sobie odnieść do tego, co pan redaktor mówi. Pan redaktor idealistycznie zakłada, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego istotne są sprawy europejskie. Ja chciałbym, żeby tak było, ale chyba tak do końca nie jest, bo wydaje mi się, że mimo wszystko istotne są tutaj postulaty dotyczące krajowego podwórka. I na przykład, jeżeli chodzi o taką narastającą emocję związaną z ujawnioną aferą z wprowadzaniem tak zwanych standardów WHO przez progresywne ratusze różnych miast, to w większym stopniu może się okazać, że beneficjentem tej emocji jest jednak Konfederacja niż Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj oczywiście, że to wybory europejskie, a nie krajowe i tak dalej, ale mimo wszystko to może mieć znaczenie. A czy są wiarygodne? No, nie są to twory nowe tak do końca, bo to są ludzie, którzy jakoś tam w polityce są obecni, ale
w jakim sensie są to twory bardziej nowe niż, niż Prawo i Sprawiedliwość. Jeżeli składają propozycje autentycznego, autentycznego konserwatyzmu, to jakkolwiek, no też nie można oczywiście tego konserwatyzmu odbierać Prawo i Sprawiedliwości. No przecież tam, nie pamiętam ilu, około 100, ale mogę się mylić, posłów Prawa i Sprawiedliwości apelowało jakiś czas temu do Trybunału Konstytucyjnego o zajęcia się sprawą aborcji, ale jednak, no... Pewnie... To ruchy pozorowane, tutaj zgoda. Jeśli chodzi o skuteczną ochronę życia prawną, tak, to rzeczywiście w tej kadencji były to ruchy pozorowane. Jedna uwaga jeszcze co do szans wyborczych Konfederacji. Ja bym je porównywał z szansami Janusza Korwin-Mikkego sprzed 5 lat. Korwin-Mikke wtedy bodaj pod partią wtedy Wolność, przepraszam, że nie pamiętam, ale to był Janusz Korwin-Mikke, mocno szybko zmienia te szyldy, dostał się do parlamentu. To był duży sukces ruchu i partii Janusza Korwin-Mikkego, ale pomogła mu wtedy stosunkowo nisko frekwencja w wyborach. W tych wyborach spodziewana jest frekwencja wysoka i realnym sukcesem Konfederacji będzie, jeśli przy wysokiej frekwencji ona uzyska 5, 6, 7, 8%. O tym mówił przed momentem, dosłownie kilka minut temu w naszym studiu Krzysztof. I to faktycznie będzie sukces. To wtedy odpukam w niemalowane... Jest jeszcze jeden element. Tutaj Konfederacja kieruje się w sensie gospodarczym w kierunku liberalnym. A wydaje mi się, że Polacy, doceniając no, nieliberalne poniekąd sukcesy związane no, choćby z programem 500+, niekoniecznie tutaj musi się do tego zapalić. Jakkolwiek oczywiście jest jakiś zakres elektoratu konserwatywno-liberalnego, do którego oczywiście Konfederacja może się też odwołać. Jeszcze jest w tle, jeśli mówimy o tych ruchach robaczkowych czy kanapowych na prawicy, bo często są bardzo marginalne ruchy. Jest jeszcze Robert Gwiazdowski, jego Polska Fair Play wzmocniona o bezpartyjnych samorządowców. To jest ruch, o którym dużo się nie mówi, bo oni rzeczywiście nie mają takiej siły przebicia jak Konfederacja, nie mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, ale myślę, że jeśli chodzi o te liberalne postulaty, o których wspomniał Cezary, to jest tutaj pewne pole manewru. Mam kilku tam znajomych w kręgach czy sferach właśnie wolnościowców i oni wskazują, że widać wyraźny upływ emocji czy przepływ emocji z Janusza Korwin-Mikkego właśnie ku Robertowi Gwiazdowskiemu. Czy to się przełoży na głos wyborczy, to jeszcze inna zmiana, ale tam też jest pewna dynamika, którą będziemy pewnie obserwowali w najbliższych tygodniach. Jeżeli chodzi o takie podsumowanie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, dzisiaj otrzymaliśmy na stronach Faktu sondaż Ibris, w którym Zjednoczona Prawica otrzymuje 39,7% poparcia, Koalicja Europejska 38,5% poparcia, natomiast trzecie miejsce to topniejąca Wiosna Roberta Biedronia, trochę ponad 6% poparcia, piąte miejsce Kukiz 15, 5% poparcia i 4% poparcia dla Koalicji Propolskiej, czyli Konfederacji właśnie. Ciekawe, myślę, tu jest w kontekście i Zjednoczonej Prawicy, i Koalicji Europejskiej to, że dla Koalicji Europejskiej w tym układzie, w którym jest z PSL-em razem, taka porażka, nawet niewielka, ze Zjednoczoną Prawicą będzie bardzo złym pewnie takim symptomem w kontekście wyborów, ewentualnych wyborów wspólnie, kiedy by ta koalicja miała europejska iść do Parlamentu Polskiego. Jak mawia poseł Wenderlich, sondaże jak ptaki szybują po niebie, szczególnie wysoko. Przed wyborami, ja pamiętam, przed wyborami w 2015 roku były takie cudaczne sondaże, że nie chcę wymieniać nazw, bo, że tak powiem, prawnik jest zalogowany i tak dalej. Natomiast tutaj istotne może nie jest, bo to, że wysoki wynik tutaj osiąga nawet w sondażu Ibrisu Zjednoczona Prawica, jest zapewne dobrym prognostykiem przed wyborami parlamentarnymi dla Zjednoczonej Prawicy. Natomiast to jest znacząca różnica pomiędzy Wiosną Biedronia a Zjednoczoną Opozycją, Koalicją Europejską teraz, tak to się nazywa. Więc jakkolwiek nie zaskakuje mnie spadek poparcia dla Wiosny, bo to jest ta sama droga, którą wcześniej przychodził i Palikot, i Nowoczesna, partia, która w pierwszych sondażach jest napompowana tak, że po prostu jej szef już się czuje premierem, za chwilę leci na twarz. Natomiast nie jestem pewien, czy to nie jest jakiś sygnał dla Roberta Biedronia, który w tej chwili w mediach mainstreamowych jest wszędzie, nie wiem czy wszędzie, ale w wielu miejscach w każdym razie atakowany, no nie jest w tej chwili w łaskach. Jest postrzegany jako zagrożenie dla powrotu do władzy dla Zjednoczonej Opozycji, Koalicji Europejskiej w tej chwili, w związku z czym to może być element nacisku na Roberta Biedronia. Jeszcze jedna uwaga co do Roberta Biedronia, pełna zgoda z Cezarem i uzupełnienie. Ten grill Roberta Biedronia w mediach mainstreamowych jest dla Biedronia czymś, czego on się, mam wrażenie, nie spodziewał absolutnie i na co reaguje wielkimi nerwami. Nawet dzisiaj rano w poranku
Radia Tok FM, no wręcz no, eksplodował złością wobec dziennikarki, która śmiała mu zadać pytanie niewygodne, śmiała mu zadać pytania, które idą w poprzek jego programowi czy jego założeniom. Robert Biedoń był przygotowany na produkt bardzo marketingowy. On przyjdzie, sprzeda swój... I wszyscy go kupią. I wszyscy go kupią, albo przynajmniej duża część platformy. Tymczasem okazuje się, że albo ze względów czasem pragmatycznych, zawodowych, etycznych, a czasem z powodów scenicznych, czyli wsparcia Koalicji Europejskiej, no są środowiska, które go punktują. I Biedoń się w tym kompletnie nie potrafi odnaleźć, bo widzi w tym atak, a nie widzi w tym, naturalnych procesów politycznych. Przede wszystkim Robert Biedroń nie jest politykiem, jest w większym stopniu celebrytą, który gdzieś tam się zaczepił w polityce, no i w sytuacji, w której wszyscy go klepali po plecach, radził sobie doskonale, a w sytuacji trudniejszej nieco sobie nie radzi. No właśnie, w sytuacji trudniejszej sobie nie radzi. Można powiedzieć, że Robert Biedroń zaczyna się chyba od takiej poważnej polityki dopiero uczyć, a może dostaje razy od tej poważnej polityki. Też niedoświadczenie Roberta Biedronia wytykał w jednym z wywiadów Leszek Miller, były premier. No i to chyba daje o sobie teraz znać. A teraz też na naszej antenie, żeby nie było też do końca tak poważnie, to trochę humoru. Cóż się stało z tablicą układ Kaczyńskiego, która została zaprezentowana w Sejmie przez Platformę Obywatelską? Zobaczmy to wszystko w materiale naszego reportera Macieja Zemły. Chcieliśmy dojść do budynku komisji sejmowych, zapytaliśmy się pana ministra, jak tam dojść. Niestety nie pomógł nam, ale podszedł do tablicy, odkręcił szybko śrubkę. I... Tak, i szybko uciekł do swojego klubu. To, że no wszyscy wiemy, jaki jest Marek Suski, jaki ma temperament. Tablica była pomówieniami, była kłamstwem, ale o to, dlaczego tak się zachował, to naprawdę pytanie do niego, a nie do mnie. Mówimy bardzo jasno, na miejsce każdej jednej tablicy powstaną dwie. Planujecie wystawić warty przy tej tablicy? Nie, mówiliśmy o tym bardzo jasno, że po prostu na miejsce każdej zarekwirowanej tablicy będzie wracała kolejna, tylko w zdwojonej liczbie. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej tutaj z uśmiechem na ustach skomentował zachowanie Marka Suskiego, szefa gabinetu politycznego premiera Mateusza Morawieckiego. Trochę ten materiał i trochę ta cała sytuacja jak z kreskówki wyjęta, panie redaktorze. Generalnie, jeżeli chodzi o całe te bomby Gazety Wyborczej, to przede wszystkim nie chcę oczywiście determinować, kto jest winien, kto nie jest, śledztwo trwa i tak dalej. Natomiast to wszystko, co robi Gazeta Wyborcza, przypomina filmy z serii Gangu Olsena, bo jak do tej pory to, co się udało Gazecie Wyborczej, przynajmniej jeżeli chodzi o wpływ na opinię publiczną, to udowodnić, że nie miała pojęcia, kim jest Jarosław Kaczyński. I to, co się zmieniło tak naprawdę po tych publikacjach, to chyba wyobrażenie Gazety Wyborczej na temat Jarosława Kaczyńskiego, które wcześniej wyobrażała sobie, że jest jakimś no, nieogarniętym abnegatem, a w tej chwili musi przyznać, że tak powiem, jest po prostu cwańszy od niej. To jest jedna. Przepraszam, jeszcze jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Natomiast i to byłoby na tym poziomie zostało, gdyby no, niepotrzebny, wydaje mi się, gest Marka Suskiego, który w ten sposób pokazuje, że, no, że to rzeczywiście mogło zaboleć, nie? Więc ten przedmiot boleści usuwa. Tak, znaczy, takich tablic w parlamencie jest naprawdę sporo i regularnie są wystawiane przez Kukiz 15, przez PSL, jedni o rolnikach, drudzy tam o uchodźcach, trzeci o czymś tam jeszcze. Nikogo absolutnie, drodzy widzowie, proszę mi wierzyć, nikogo absolutnie nie interesują te tablice. Ani samych posłów, ani widzów w Sejmie, ani tych, którzy przychodzą jako goście, nikogo. A teraz się nie usunie. Teraz zainteresowanie się zrobiło. Zainteresowanie się zrobiło, bo Straż Marszałkowska, nasza dzielna straż, postanowiła ruszyć do boju z tablicą. Platforma wyczuła krew, no i zaczęła się ta zabawa w piaskownicy, którą pięknie spuentował pan minister Marek Suski, jumając tę tablicę gdzieś pod pazuchę i wynosząc ją z korytarza sejmowego. Naprawdę, byłoby to wszystko naprawdę świetną zabawą, gdyby nie fakt, że to są wybrańcy narodu. No i płacimy im za tę zabawę, płacimy za tę tablicę, płacimy za wynoszenie tej tablicy, płacimy za... Nawet za tą śrubkę. I nawet za te śrubki, które zarejestrowali ci młodzi dziennikarze. A tutaj warto przypomnieć słowa przedstawiciela Platformy Obywatelskiej, który mówił przed momentem w tym materiale Macieja Zemły, że za każdą taką tablicę, która zostanie ukradziona, kolejne dwie następne. Czyli wzrost kosztów generalnie nas czeka. Albo tak, cały Sejm w tablicy. To w ogóle jak z wozem drzymały trochę. Teraz Platforma będzie po prostu na kółkach tablicę może będzie trzeba jeździć z nią. Będzie potrzebowała dużo śrubek. Tak. Panowie, dużo śrubek. Na koniec jeszcze temat. Też z jednej strony mógłby ktoś powiedzieć, że humorystyczny, gdyby być może nie był na poważnie, ale poważny jest. W nawiązaniu trochę też do jutrzejszego Dnia Kobiet, tak
trochę, w cudzysłowie można powiedzieć. Zmieniamy nazwę Ronda Dmowskiego w Warszawie na Rondo Praw Kobiet. Koniec z celebrowaniem zła, nienawiści, rasizmu i pogardy na jednym z najważniejszych warszawskich rond, skrzyżowań. Czas świętować dobro, solidarność, prawa człowieka. Ta odezwa, apel jest ze strony Warszawskiego Strajku Kobiet, Forum Przyszłości Kultury oraz Fundacji na Rzecz Równości i Emancypacji STER. Te społeczności chcą zmiany jednego z najważniejszych skrzyżowań warszawskich. Zbierane są już podpisy, a takie stwierdzenie co do Romana Dmowskiego jest, że jego działalność polityczna oparta była na idei wykluczania ze społeczeństwa i narodu grup arbitralnie uznanych za niezgodne przynależności do niego. Panie redaktorze. To jest strajk kobiet. Generalnie nie mieli zielonego, najwyraźniej nie mają zielonego pojęcia, jaki był Roman Dmowski. No to wystarczy przypomnieć słowa poniekąd działacza narodowego, czyli tego samego ruchu, który tworzył Roman Dmowski, Wincentego Lotosowskiego, który mówił, że każdy może być Polakiem, kto uzna, tu wymienił szereg narodowości, kto uzna dziedzictwo narodu i będzie pracował dla jego dobra. No to jest oczywiście bzdura i absurd. To jest jakaś taka eskalacja chęci przeprowadzenia rewolucji światopoglądowej, która dzisiaj tak naprawdę wydaje mi się, że dla koalicji europejskiej jest problemem, bo taka radykalizacja, czy postępująca w Gdańsku, czy postępująca w Warszawie, może się podoba przedstawicielom młodej, progresywnej młodzieży, zwierzowców, natomiast w sensie, w ujęciu ogólnokrajowym, bardzo mocno sprowadza wizerunek partii, która chciałaby, jakby rozumiem, szerokie spektrum elektoratu objąć, do grupy wariatów, krótko mówiąc. Trochę tak też w nawiązaniu, Marcinie, myślę, do zmiany nazw ulic w Warszawie ten temat się pojawia. Tak, zmiany ulic za chwilę. Rekomunizacja. Ja miałem taki mały apel do warszawskiego strajku kobiet, by naprawdę dziewczyny, czy kobiety, czy panie zajęły się ważniejszymi sprawami, bo nikt nie robi tyle złego dla wizerunku feminizmu kobiet i przed Dniem Kobiet nie podkopuje pozycji kobiet w społeczeństwie niż tego rodzaju inicjatywy i pomysły. Ale wspomniałeś o ważnej sprawie, bo Rafał Trzaskowski zaproponował wczoraj, w zasadzie ustalił, w zasadzie, bo teraz czekamy tylko na decyzję radnych, zmiany nazwy ulic. Wrócą, ulic, tak, wrócą te nazwy ulic zdekomunizowane, no przynajmniej niektóre, bo problem z Lechem Kaczyńskim, ulicą Lecha Kaczyńskiego, aleją Lecha Kaczyńskiego. Nie teraz, w trakcie wyborów. No właśnie, więc to będzie zawsze nie teraz, bo zwróćmy uwagę, teraz jest kampania do Parlamentu Europejskiego, odpada. Kampania do Parlamentu Jesiennego będzie, też odpada. Później prezydencka kampania, no to też odpada, a później pewnie będą jakieś przedwczesne wybory, albo uzupełniające, albo po prostu jakiś zły czas. Zawsze będzie dla Platformy zły czas na ulicę czy aleje Lecha Kaczyńskiego, na upamiętnienie świętej pamięci prezydenta. Szkoda, bo miałem nadzieję, że po spotkaniu Karczewski-Trzaskowski pewne rzeczy uda się ustalić na poziomie choćby minimum. Panie, ja jeszcze mógłbym pouczyć trochę historii strajk kobiet, bo zapewne panie nie wiedzą, że pierwsze sufrażystki były przeciwne aborcji. Były przeciwne, ponieważ uważały ją za narzędzie opresji męskiej, czyli takiego wyzbywania się odpowiedzialności za akt seksualny. Więc może warto, żeby się jednak zaczęły do źródeł trzeba uczyć, wrócić. Tak. Cezary Krzysztopa, redaktor naczelny portalu Tysol.pl, tygodnik Solidarność, Marcin Fiołek, Telewizja w Polsce.pl, portal w Polityce.pl byli moimi i państwa gośćmi, a ja zachęcam do tego, żeby zostać z Telewizją w Polsce.pl. Wracamy do państwa niebawem, a przed nami jeszcze szereg ciekawych propozycji, jeżeli chodzi o nasz program.